21 kwietnia, godzina 12. Szwajcaria, kanton St. Gallen. Atak zimy nastąpił. Witam na kanale Emigracja do Szwajcarii. Chciałem przedstawić swój nowy film, ale wcześniej chciałem również przypomnieć, że zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk subskrybuj, a później u góry wyskoczy taki dzwoneczek. Ten dzwoneczek też naciskamy. Zachęcam również do komentowania moich filmów oraz oczywiście, jeśli film się podobał, to obowiązkowo łapka w górę. Przypominam również, że można mi postawić kawę. Założyłem Patronite'a. Link do mojego Patronite'a jest w opisie pod filmem. Można mi wpłacić 5 zł. O, tak wygląda, 5 zł. A teraz już zapraszam na film. Więc przybyłem do Szwajcarii. Tradycyjnie pokazuję warunki mieszkaniowe. Oczywiście szwajcarskie standardy są zachowane. Hotel z XIX wieku. Troszkę był poddany remontowi, więc mam tutaj w pokoju umywalkę. Jest też prysznic. Taki prysznic. Toaleta jest na zewnątrz. Jest dostęp do internetu. Chociaż to w tej chwili dla mnie nie ma większego znaczenia, bo mam w telefonie, ale jest. Jest telewizor, którego nie używam. Kuchni nie ma, ale mówił właściciel, że jak ktoś ma jakąś tam kuchenkę swoją, to może z niej korzystać. Lodówka jest na zewnątrz, tak zwana wspólna. Ja jakiś czas temu zakupiłem sobie taką lodówkę, która jest w stanie przechowywać żywność w temperaturze do minus 20. To jest taka lodówka turystyczna ze sprężarką. Więc no akurat tutaj analizując tych mieszkańców, którzy tutaj są, to pewnie nic by nie ginęło z lodówki, no ale zakupiłem, więc mam swoją taką zamrażarkę, gdzie przechowuję produkty mięsne przywiezione z Polski. Do pracy mam stąd 3 km, więc jest bardzo blisko. Taki widok z okna. Sypie śnieg. Jest koniec kwietnia i sypie śnieg tak, jakby miała być zima. No jest dość zimno. A co w pracy będzie, to się okaże. A jeszcze odnośnie hotelu, to dodam, że kosztuje 700 franków miesięcznie, ale można płacić co tydzień, to nie ma problemu. Więc na razie zapłaciłem za jeden tydzień. Nie wiem, co w pracy będzie. Jeszcze wracając do tej lodówki, no, jest wypchana na maksa. To jest lodówka 40-litrowa. Aktualnie panuje mi temperatura minus 20. Ale tak naprawdę to nie jest
wcale tak w całej lodówce, bo tu jest taki moment, tutaj jest taki moment, gdzie jest metal. Tu jest metal, a tu już tu jest tylko plastik. Więc tam, gdzie jest metal, to tam faktycznie jest taka temperatura. A powyżej tego metalu, tu jest plastik, to już nie ma minus 20. To jest tam, nie wiem. Wydaje mi się, że nawet nie na minusie, tylko może być 1 lub 2 stopnie na plusie. Nie kosztowało to dużo. Kosztowało to 1200 zł, więc wydaje mi się, że cena zupełnie przyzwoita, jak za takie urządzenie. Przenośna lodówka, można w samochodzie podpiąć do akumulatora i przewozić żywność, zamrozić. Cały czas lodówka chodzi, nie ma problemu, że coś się popsuje. No tak wygląda hotel. Nie jest jakoś tam bardzo zaniedbany. No tam mikrofala stoi. Wspólna lodówka. Tu pokoje. Oczywiście nikt tutaj, żaden turysta tu nie przyjedzie. To już dawno hotel ma czasy świetności za sobą. Został jedynie, przekształcił się w hotel robotniczy. Tu była kiedyś restauracja. Teraz to wszystko nieczynne. Jest tu koleś jakiś, co się dziwnie zachowuje. Ale co jest najciekawsze, to pogoda. Taka jest pogoda dzisiaj. Czuję się, jakbym był w St. Gallen albo w Davos. Normalnie, pada śnieg. Tak to wygląda z zewnątrz. A jeszcze wracając do tematu hotelu, to no jest czysto, jest bardzo czysto. Jest tutaj taka kobita. To nie jest właścicielka, tak myślę. To jest, ona mi powiedziała, że jest z Chorwacji. I widzę, że dba o czystość. Co dwa tygodnie jest zmiana pościeli, mi powiedziała. Ona to sama robi. No i jeśli chodzi o pranie, to mówi, że 10 franków kosztuje pranie za całą pralkę jedną. I zaczęła mi tam się tłumaczyć, że w Szwajcarii wszystko drogie, woda, prąd. Ja wiem, ile kosztuje woda w Szwajcarii. Woda jest praktycznie za darmo. A prąd kosztuje mniej więcej tyle, co w Polsce, więc... No ale dobra, no. Chcę 10 franków, to i nazbieram ubrań. O ile tu będę mieszkał, bo to nie wiadomo, co w ogóle, co się wydarzy w poniedziałek. Tam na filmie, może ktoś zauważył, jest taki moment, kiedy ja schodzę na dół i tam nagle taki gość w pomieszczeniach restauracji tak jakby przebiega, ukrywając się. Może ja to jeszcze raz pokażę. O co to chodzi? No ta osoba cierpi na zaburzenia psychiczne. W tym przypadku to jest schizofrenia. Chodzi o to, że on tam siedział za
za barem, taki skulony, i ukrywał się, bo on jest przekonany, że go obserwują jacyś ludzie, wrogie siły, i on się przed nimi ukrywa. Nie jest to w Szwajcarii nic nadzwyczajnego. W Szwajcarii dość dużo osób cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Wynika to z historii Szwajcarii, z warunków, w jakich oni mieszkają. Tutaj jest bardzo dużo różnych gabinetów psychiatrycznych i tak dalej, i tak dalej. Czy da się z tego wyleczyć? Nie. Nie da się z tego wyleczyć. Choroba psychiczna jest nieuleczalna. Można tam przy pomocy jakichś środków chemicznych złagodzić objawy i tak dalej, i tak dalej, ale wyleczyć się tego nie da. I tutaj w Szwajcarii takich ludzi jest dość dużo. Skoro już tak się rozgadałem, to będę kontynuował. Obecna sytuacja, jaka jest w Europie, związana z agresją Rosji na Ukrainę, odbija się w pewnym stopniu gospodarczo na Europę. Już mówiłem w ostatnim odcinku o cenach w Polsce, które zwariowały. Natomiast w Szwajcarii ta inflacja i wartość pieniądza jest jak na razie dość stabilna. Chociaż zauważyłem ostatnio, że frank troszkę stracił na wartości, ale to jest dobrze. To jest dobrze dla osób, które przyjeżdżają do Szwajcarii, żeby pieniądze zarobić. A jak długo będą mogły jeszcze przyjeżdżać, to jest pytanie. Dlaczego? Otóż dlatego, że nie wszyscy Szwajcarzy są zadowoleni z tego powodu, że obywatele z krajów Unii Europejskiej mogą tu pracować. Ja już kiedyś o tym mówiłem, że kiedyś było tak w Szwajcarii, że były limity pozwoleń na pracę. Każdy kanton, gmina miała tam określoną pulę pozwoleń na pracę, które mogli wydać dla obcokrajowców, i jak się ta pula skończyła, to mówili: sorry, ale pomimo, że masz pracę i że ciebie tam w tej firmie chcą, to pula się wyczerpała i my nie możemy ci pozwolić pracować. Później to się zmieniło. Unia Europejska wywarła na Szwajcarię nacisk. No i było to związane z tym, że Szwajcaria jest małym krajem i że produkty, które oni tutaj wytwarzają, są eksportowane w większości do krajów Unii Europejskiej. I Unia Europejska powiedziała: panowie Szwajcarzy, to nie może tak być, że wy se sprzedajecie ile chcecie, wchodzicie na nasz rynek ze swoimi produktami finansowymi, ubezpieczeniowymi i innymi, a wy nam będziecie jakieś tu limity robić. Tyle może pracować, czy tyle. Skoro my wam nie dajemy limitów i możecie sobie eksportować ile chcecie do Unii Europejskiej, to wy nam nie róbcie limitów i zatrudniajcie tyle ludzi i znajdzie pracę. No i później się odbyło referendum w Szwajcarii. Ja już o tym mówiłem. I w wyniku referendum Szwajcarzy zadecydowali, że dobra, to my się zgadzamy na to. Każdy, kto tylko znajdzie ofertę pracy i zatrudnienie, jakby obligatoryjnie otrzymuje pozwolenie na pracę. Nie ma żadnych limitów.
No i tak było przez te wszystkie lata. Aczkolwiek nie wszystkim Szwajcarom to się podobało i nie wszystkim to się podoba. I są teraz, zresztą wcześniej też były. Wcześniej, o co chodzi? Chodzi o to, że taki koleś jak ja, czy inny obcokrajowiec, przyjeżdża do Szwajcarii, pracuje tutaj, zarabia, ale tych pieniędzy tutaj nie wydaje. Nie wydaje pieniędzy w Szwajcarii, tylko je kisi, oszczędza i wywozi do swojego kraju. I to się wielu Szwajcarom nie podoba. I są w tej chwili coraz liczniejsze głosy, powstają partie, czy tam jakieś stowarzyszenia, czy grupy Szwajcarów, którzy mówią, że tak być nie może, że będą przyjeżdżać do Szwajcarii ludzie z obcych krajów, wywozić pieniądze i wydawać w swoim, że to nie jest w interesie Szwajcarii. I są głosy takie, nie wiem na ile one są silne, bo ja nie znam języka niemieckiego na tyle dobrze, żeby wszystko dokładnie rozumieć, ale są głosy, które mówią, że należy zrewidować umowę z Unią Europejską i wrócić do limitów, które były wcześniej. Żeby nie było tak, że będą tu przyjeżdżać ludzie z obcych krajów, zarabiać w Szwajcarii pieniądze, a później zamiast kupować w Szwajcarii produkty, to będą te pieniądze wywozić i wydawać u siebie w kraju. Że to nie wpływa dobrze na gospodarkę szwajcarską. No i takie głosy są. Są i trudno jest powiedzieć, co będzie dalej w tej kwestii. No jak to teraz wygląda? Jak gówno w lesie. I ja się na to nie zgadzam.